Przemierzając Dolny Śląsk, zdaliśmy sobie sprawę, że są miejsca, do których nie można dotrzeć samolotem czy helikopterem. Tak. To musi być tutaj. Spóźniliśmy się na ślub, ale zdążyliśmy na wesele. A właśnie tutaj śpiewa dzisiaj Ula Kunicka. Kolejny dobry głos na naszej trasie. Nikt nie spodziewał się takiej niespodzianki. Kochani, bawimy się do białego rana. Ja mam nadzieję, że Państwo, jak wypijecie troszeczkę talentu, to mnie z nami zaśpiewacie. Proszę Państwa, O! Ula. Dzień dobry. Cześć. Ula, chcę Cię zaprosić na przesłuchanie w ciemno do Voice of Poland. Jestem szokowana i szczęśliwa, bo miałam bardzo ciężki tydzień i takie zakończenie to po prostu, no chyba wymarzone. Boże, ja myślę, że w końcu wierzę w siebie, bo nie wiem, zawsze mi się marzyło z tym mieć zespół, nie miałam czasu zbytnio na to, a myślę, że teraz chyba przyszedł taki moment, żeby może jednak pójść tą stronę i spróbować po prostu. Yes! Muzyka istniała w mojej rodzinie od urodzenia, ponieważ mój tata grał na gitarze, śpiewał nam od małego. To było coś naturalnego, coś, co gromadziło nas w jednym miejscu, a z biegiem czasu to było jakieś takie ujście emocji, wyrażenie siebie, wokalu, jakoś śpiewu, emisji głosu. Można powiedzieć, że nigdy się nie uczyłam. Raczej jestem takim samoukiem, który bardzo chciał śpiewać coś, czego nie był w stanie wyśpiewać, i śpiewał, dopóki mu nie zaczęło wychodzić. Program The Voice of Poland technologicznie wspiera Sony, producent notebooków VAIO.